Słyszymy dzisiaj szósty rozdział Ewangelii według świętego Łukasza. Bardzo piękny tekst o człowieku, który miał uschłą prawą rękę. I ten tekst jest poruszający, dlatego że w tym człowieku możemy odnaleźć każdego z nas. Ten człowiek w tym tekście biblijnym nie ma imienia. Często jest to zaproszenie, byśmy zobaczyli siebie samego w tej Ewangelii. Jezus woła tego człowieka na środek i mówi: wyciągnij rękę, wyciągnij tą prawą, uschłą rękę. Wiemy, że prawa ręka, niektórzy są leworęczni, ale wiemy, że bardzo często właśnie ręce są znakiem naszego działania, tego, co robimy, naszej ręki wyciągniętej też ku drugiemu człowiekowi. Czasami ten obraz uschłej ręki jest obrazem pewnych uschniętych relacji, pewnej niemocy, miłości do drugiego człowieka. I Chrystus wchodzi w nasze życie i tak jak On tego człowieka stawia w centrum tej synagogi, tak trzeba, abyśmy my Chrystusa postawili w centrum naszego życia. Zaczęli słuchać Jego słowa, zaczęli żyć Bogiem, po to, by On uzdrowił nasze serce, bo obraz uzdrowionej uschłej ręki jest obrazem też uzdrowienia wnętrza tego człowieka. Kiedy on, ten człowiek wyciąga rękę, ona na nowo staje się zdrowa. To jest obraz uzdrowionego serca, które sprawia, że my na nowo wchodzimy w pewną relację z drugim człowiekiem, ale przede wszystkim z Bogiem. Faryzeusze, których Jezus przy okazji tej Ewangelii mocno tam tak sztorcuje, pytając ich, co wolno uczynić, są zamknięci na Chrystusa. Ale Jezus chce nas otworzyć na swoją obecność, na swoją miłość, mówiąc właśnie, co wolno, po co jest szabat. Szabat jako przestrzeń święta, jako bycie z Bogiem. To bycie z Bogiem jest życiodajne i to życie z Bogiem daje nam życie po to, abyśmy my, mając życie dzięki Bogu, mogli się życiem i miłością dzielić z drugim człowiekiem.